Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Blackmyth Wukong. Jak widzę, o dziwo, ten myśl, jaki otrzymałem, się zapisał. Sądziłem, że akurat tutaj po wczytaniu gry będzie inaczej niż w Soulsach, ale jednak zapisali to, że zostawione jest to tak samo jak... A familiar face. All my old friends in yellow brows clutches now. Co, mini boss? Hey, you old folks! This is why not are these immortals in the new west? Young one, you have spoiled my joy! Oh, wow, co się dzieje? Halo! Widzę. Okay, to było poprzednie zniszczenie. Dzięki, nie zorientowałem się, wiesz? O! Przypadkowo wyszło mi tu znowu to unieruchomienie. Dawaj. I jak zaraz gitnę! No ej! I might as well die! No chance at immortality! And forced to suffer your torment! This old log can hardly move a muscle as he is! Only one of Shudong's resurrection pills can save me now. Okay, czy to jest quest? To brzmi. I was cast down to the mortal realm. My powers much diminished. I ask for nothing more than to live out my days peacefully. Dobra, nie być stary, bo zaraz mi się przykro zrobisz, że ci spuściłem w pierdol. Okay, to były bardzo szybkie 3-4 minuty. Ale kurde, no propsy dla generała Świniaka, że kurde, to dosłownie uratował mi tyłek, bo nie zdążyłby nawet się skamienić, żeby uniknąć tego ataku, jakikolwiek on tam sobie szykował. Ale nie ma co się martwić. Dobra, podróż, żywcy wiatr. Tutaj, ulicy świątyni. No i co? Zapytajmy o tego Tapsa, może nam da. Przy okazji wykorzystam też te rdzenie, bo miałem to zrobić poza nagraniem. Oczywiście tego nie zrobiłem. Ale zauważyłem, że wręcz gra zachęca, żeby na bieżąco resetować sobie te rdzenie i po prostu adaptować się do sytuacji. Bo ja na przykład teraz, jak mógłbym sobie wszystko wywalić w odporność na grom, albo jakikolwiek efekt
czy na grom, na grzmot i na jakikolwiek inny efekt statusu i miałbym ją pewnie dosyć sporą. Nie powiem, że byłbym niewrażliwy na efekt, no bo to raczej jest niemożliwe. No ale... no, duża baba odporność, to na pewno. Mine eyes doth see the Dell from the confines of my abode. Greeting, brave one. Najpierw stwórzmy lekarstwa. Tego nie stworzę. To mam full, to mam full. Tu brakuje Lukrecji. Tu też brakuje Lukrecji. Dobra, niebiańskie mam. Dwa rdzenie. Więcej many? Niekoniecznie. Więcej wytrzymałości. Uncover the secrets of sky and earth and unique creation. Otyczkę zwiększone, ale nawet tę otyczkę jest spoko. No i pogadajmy. Your grim face alone speaks for that old Long's bullying. Pray refrain from blaming him. His ill temper persists, unaltered since the first day of our long acquaintance. Regret not, for his power endures. His desire be but one more pill, gladly bestowed by me. Okej, co mi teraz dał za przepis? Medykament wzmacniający. Wymaga goryczki, grzyby z głową węża. Zróbmy do 6. 4 jeszcze. Przez krótki czas po użyciu wzmacnia efekt wytrwałości dla niektórych zdolności związanych z kosturem, co powoduje, że są mniej podatne na przerwanie. Bardzo fajne. Masz coś w sklepie nowego? Niestety nie, a szkoda. No dobra, dostałem tego tapsa. Zobaczmy opis jeszcze. Jeszcze mamy tutaj, no ale... no, praktycznie jedno a to samo, tylko dalej jest do opiska tego, co już przeczytałem. I tutaj... specjalna tabletka na wzmocnienie kości. Wzmacniająca kości granulka przystosowana specjalnie przez psa Ksu. Prędko dostarcz ją staremu Longowi, by przyjeżdżał goryczy, by przestał rozpaczać. W dzikiej naturze radość znajduje. Bardzo serdecznie dziękuję. Okej. Okay. W pomniejszych jego ogłach kto się jeszcze pojawił? Czyli ukryty. Ciekawe. Jakiś kwiatek widzę. I królowie Yaogwai. Tu mamy oczywiście gwiazdę Kanjin, bo zapomniałem wam pokazać te opisy, więc pokazuję teraz. Panna Long, Kanjin. Kanjin? Piękna, białe rogi przy szmaragdowym morzu, ambicja poza ludzką troską, łaska niezrównana, dzika i wolna. Czerń i biel splatają się, starych przyjaciół trudno znaleźć, pod ostrzem wiatru i zimnym podmuchem mrozu, tańczy wciąż w wirującym śniegu. No, brak rymów niestety, no ale trudno. No i właśnie cyjanowy Long. Ostrym mieczem światło Longa zwane, samotnie łowie w goryczy nic nie złapane. Ukryty Long czeka, by wzbić się w niebo, nietknięty przez pył, jego sława poleci wysoko. Okej, okay, no też, no, dwa, ledwie jeden rym. Trochę szkoda. Miejsca medytacji dalej mam, do dwa do znalezienia tu, tutaj mam jeszcze 4. Jedno jedyne znalazłem fabularnie praktycznie na tym lustrzanym jeziorze. Nic więcej. Ja nie wiem, czy się znajdują. Nie wiem, czy ja tak źle, czy ja tak słabo szukam, czy po prostu nie mam szczęścia, no ale YOLO. Dobra, nie mam bliskie, nie mam co patrzeć, więc dobra. Do kapitanu. Wiadomo, woli sobie jeszcze trochę tutaj zbiorę. Bo czemu by nie? A i wracamy na nowy zachód. Jeziora. No i proszę bardzo, to jest jakiś jeszcze ważniejszy NPC. Bo bez powodu raczej oznaczony nie jest. No chyba, że to jest oznaczenie tego, że o, tu masz questa, idź go wykonaj. To jest też możliwe, no ale jak na razie każda taka zaznaczona osoba to był ktoś, kto po prostu dawał mi
kto był jakimś nowym merchantem, albo był kimś ważnym. Na przykład ten gościu w kamieniu, którego niestety nie widzieliście, no bo go pokonałem niestety w odcinku, który mi zaginął. Czytaj, po prostu nie nagrał mi się do porządku. Już sam nie pamiętam, co się stało z tym odcinkiem, no ale po prostu no, albo coś się nie nagrało, albo coś się zjebało, no i finalnie go nie ma. PSL się dodał jako taki ważniejszy merchant, u którego mogę robić te buffy, tak naprawdę, te renamenty, i mogę to resetować, tylko chcę. Kto jeszcze? No i te ziomy, i ta małpa z pierwszego tego. I knew you could do it! The young may yet be taught. With this pill, I'll gain the strength to unseal that precious place, the Painted Realm. A peaceful haven I built with my fellow deities. Now the monkey is in place, we should gather once more! What? Gdzie go wcięło? Okej, tego się nie spodziewałem. Okej, ładuj się grę, ładuj. Jestem ciekawy, co takiego się tu kryje. O, jest pieseł! Tylko w piwnicy się znajduje, widzę. Jest nasz ziomek Long. I jest nasza małpa też! Proszę, czy to taki odpowiednik Firelink Shrine'a? Zwój Rui, przedmiot specjalny. Zobaczmy. Legendarny zwój. Podarowany przez Chen Longa, wskazujący drogę do krainy ukojenia. Doczesne pochwały niczym ocean przypływają i odpływają, jak chmury na niebie rozpościerają się i zwijają. Proszę. Mamy też kapliczkę jako osobne miejsce, ale rozumiem, to jest tak jak malowany świat Ariamis, tak? Czy Ariandel? Po prostu osobna lokacja. Tylko to jest lokacja w obrazie, ale to jest taki Firelink Shrine. Czyli polski kapliczka zjednoczenia. Jest! Jest kowal! Please, powiedz, że mogę coś upgrade'nąć, proszę! Juhi, mam mieczo, skubany. Oj, to jest taki tygrys też. Czemu, mordeczko? Możesz mi coś wykuć? Spare me, you proselyte boorsmay. Centuria, the scrap you're hauling can stay no more. Nice! Ui, no teraz coś lepszego do stworzenia też. Co mamy? Jedwab. Nieskończony! Rdzenie ogłaj też. Przędza i duch kamienia nie, też nieskończone. Okej. Rzuć wyzwanie! O kurde! To może być ciekawe. Wytwórz broń. Co my tu mamy? To już było. Tutaj nie ma. No tu mam najwyżej, tylko mogę to, no ale to też mogę sam stworzyć, wiadomo, przy tym. Przy kapliczce. Więc to jest na razie mało istotne. Okej. Wytwórz pancerz. Okej, też mam na razie wszystko to, co miałem. Ale to mnie bardzo interesuje. Ulepsz pancerz. Proszę. Jedwab. Tu potrzebuję wyśmienitej złotej nici, aby to ulepszyć. Mam tylko jedyne dwie sztuki, więc... No nie będę tych epickich rzeczy ulepszał. Ale wiecie co? Chociażbym chciał do niebieskie... Dobra, tutaj co potrzebuję?
Jedwab i liści z zimnego żelaza zakładam, żeby na fioletowy podnieść poziom. No niestety liści z zimnego żelaza też nie mam dużo, więc dobra, chociaż te zielone podnieśmy rzeczy na... Zobaczymy, czy będą... It might befit you well. Helm and armor in place. A sure repose in any case. Ej, ten gość się też rymuje. It might befit you lubię, well. Lubię. This can give you some edge. Okay, helm and armor in place. A sure repose in any case. Okej, okay, ja na razie używam tego. Nagolenniki łuskowatego longa. No tu na ręce i na nogi na raz w górę bym to mógł podnieść. Tylko czy ja chcę? Tutaj krok chmury. Nie idę w ogóle w krok chmury. Czy tutaj trzy doskonałe uniki jeden po drugim w krótkim czasie przywracają umiarkowaną ilość many. To jest naprawdę dobra rzecz. Rzadko mi kładzą trzy idealne uniki po sobie, ale ogólnie jest to spoko rzecz. Tutaj w ogóle te z tego owada, nie? Strasznie to podbija obronę, ale no, na razie wolę to sobie odpuścić. Buty z brązu. Tutaj to był ten buff do tego unieruchomienia. Dobra, no mogę łącznie trzy na... Dobra, czekaj, nie. Tutaj jeden, dwa, jeden, dwa i dwa. Czyli muszę wydać łącznie 6, żeby jeden komplet, cały zestaw ulepszyć na fioletowy poziom. I kolejne dwa, żeby to ulepszyć na poziom, zakładam, legendarny, czyli złoty. Tam aż takie... Niepotrzebne. Dobra, to pójdźmy w tę ochronę wiatrową. This can give you some edge. Ta złota nić to jest wymagana. Dobra, idziemy w tę ochronę wiatrową właśnie. Ochrona wiatrowa z paszczą bestii. Helm and armor in place. A sure repose in any case. It might befit you well. Ochrona wiatrowa. No i mógłbym to jeszcze bardziej podbić. Co miałby wtedy bynajmniej, no bynajmniej to miałby jeszcze lepszy efekt niż to. No bynajmniej się chodzi o zwykłą obronę. No ale tu mam o 3 punkty więcej zwykłej, plus te odporność na grzmot, dzięki czemu mam odporność na grzmot z całego zestawu, te 4 punkty. Jeszcze mam 8 punktów raczej. Do tej złotej nici jeszcze nie chcę wykorzystywać. Dobra, zakładam, że skoro jedwab w drugim rozdziale leciał tako, z praktycznie co drugiego przeciwnika, to zakładam, że w tym rozdziale liście z zimnego żelaza też będą tak leciały. Ale na razie nie będę na chama wszystkiego ulepszał. To jest na razie ogólnie fajnie. No właśnie, no nie widzę niczego, co tak mi mega fajnie przypasowuje. Tutaj to. Te ochraniacze nóg wężowej łuski, to naprawdę jest spoko. Te zmniejszenie kosztów wytrzymałości, gdy jestem w wodzie, no ale niestety. Rzadko jestem w wodzie, nie? Po prostu tak nie mogę tego w całości ulepszyć. Maksymalnie na 3 elementy nic nie będzie stać. Więc na razie to zostawmy. Ale YOLO, spróbujmy rzucić wyzwanie. Edge sharpened. Arm restless. I was looking for someone to test it. Mark me. This blade is cast. From the best metal. Don't blame me if you hurt yourself. Mam nadzieję, że nie pożałuję tej decyzji. O. Dziękujesz? Au. Beat you the leaves. Wow. O, chyba nitki. Au, au. Czekaj, czekaj, czekaj. Sweep the shrouded sky. Co jest?
the Zodiac deities never hold back. You're far below him. Train well before returning here. Aha, dobra. Okej, rozumiem, do niego, czyli do Wukonga mi daleko. No to jest logiczne. Oh my, my. I've turned to drink since my descent. I thought I'd never see those friends again. But here I am, back to the Painted Realm. Now I'll drink with my friends in this hideaway. Who needs to fight for a journey? Cheers, cheers! Fancy doing anything today? Dobra, zanim my jeszcze będziemy kontynuować walkę, to pogadajmy z resztą, no bo w sumie tak poleciłem do tego kowala i nic więcej nie sprawdzam. Może coś, może właśnie coś dostaniemy za... Now all the Zodiac deities may come and go freely. Hey, don't make light of our kind. Without our assistance on such an arduous journey, it may be too hard for you to complete. It's rare for strangers to gain entry here. Seeing our paths crossed, I brought you in. Ooh, jem mogę dostać nasiona. Tak, dostać wszystkie. Ah, rest assured, this old log knows his trade. As they say, fine soil yields fine sprouts, and fine sprouts bear fine fruits. From seed to sprout to fruit to harvest, patience is the path to follow. Zbierz składniki. Pewnie kosztowne przechowania składników. Zero składników obecnych. Okej, mam 4 pachnące kwiaty nefrytu, 50 dzwonków i 0 lukrecji. No ta lukrecja najbardziej mi tu... Najbardziej mi tu się steguje. Ale okej, moje pytanie. Czy te dzwonki, kwiaty nefrytu i lukrecje, czy to są jednorazówki? Czy on to będzie teraz tak na okrągło? Cały czas będzie to, będzie te nasiona. W sensie wiecie, zbiorę raz i będzie tak samo jak w Hogwarts Legacy. Zbiorę raz i tyle. Go ahead. I can't spend all day chatting when there's work. Czy zbiorę raz i koniec, czy zbiorę i za jakiś czas to się znowu steguje. Mam szczerą nadzieję, że to drugie, bo to mi się o wiele bardziej przyda. Ten tu w ogóle cały czas czekał na mnie? Serio? Dobra. We have them down. We will come out unscathed. Fuck this shit. I'm out. Dziękować, mordo. Okej, fajnie, że go się może mnie podleczyć. Tylko zakładam, że będzie to robić raczej rzadko. I'm high keen eye. For the stream. Ten dostał, ale niewiele sobie z tego chwili zrobił. Okej, okay, zobaczmy, czy coś ciekawego się tu... ...ewentualnie większą ilością typiarzy. No, zbieraj. Stary gimski rzemieszczyn. Są dość sporych ilości kości. No cóż. Yeah.
crush me, and you fall! Jednego z tych ziomeczków się wyzierał właśnie ten... Moszyniok. Ogła wpis. No i ten dekokt esencji przez krótki czas pożyć znacząco zwiększa maksymalną monę. Też fajne. I tutaj pomniejszy ją ogłaj. Konkretniej. Trzymający kadzielnicę. Kadzidła łamią się, zimny żelazny kadzielnik. Mróz tnie, wiatr smaga, cienki mnicha habit. Gorzka jest ścieżka poszukiwań duchowych, nieuchwytna błogość, ukryte prawdy, duszy sny. Stłumione. Okej. Okay. No i w postaciach mamy Chen Longa. Pragnąc uśmiechu fortuny, lecz spotykając gorzkie zmagania, trudząc się przy ciemnych wodach, w życiu pełnym narzekania. W tej krainie farb ostatnie nadzieje znikają, zielony przyniósł mu zdobycz, długo oczekiwane. Danie. No dobra. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Zakładam większą ilością typów, nie? This must be the snake general. No, nothing but bare bones. That yellow brow is surely cruel. I'll give him that. Mana. Zerniłem go w zasięgu. Nie powiem, że się nie myśliwe, nie? Dobra, mam go. Pierwszym razem. Może wkurzamy te przeciwnicy, którzy latają i wiecznie tylko wypieprzają w powietrze, nie? Ze skrzydłami, by wiatru w burze przebyć, żelazne serce w trudzie śpiewa, złota skorupa w blasku dojrzewa. Okej. Okay. No i
Mamy naszego generała. The Snake General has passed on. The once mighty generals, now tortured and shattered. His teardrop holds great power. Take it, as his thanks to you. Generała w żółwie. Dopełniając imię Xangu, żółw i wąż w jedności, cykl się kończy, cykl zaczyna, ja ogłaj w swej złości. W mroźnych krainach lodu i śniegu natury głos szanują, zjednoczone serca w rozkładzie, lepiej umrzeć niż w bólu trwają. Ja mam wrażenie, że ktokolwiek to tłumaczył, to chyba za bardzo na tłumaczył Google'a polegał, bo to jest totalny bełkot, jeśli chodzi o tę numankę. Teraz pytanie, będzie zaraz pod nim ta łezka do wzięcia, czy gdzieś tutaj kawałek dalej? Zaraz pod nim. Ach, ja wiem, że się cofnął, kurde, do kapliczki, nie? No ale... Nie wiem, czy chcę odradzać przeciwników po drodze, więc... Może sobie to... Come on, stary, poważnie? Musisz pod tym przejść? Cofnij mi się z buta po prostu. Czy tam z łapy w przypadku naszego tutaj ziomeczka. No bo mamy na sobie całe odzienie, ale z ciągle o gołej stopie. Biegamy. Jest, ja tak muszę odpocząć przy tej kapliczce, że w ogóle mamy nie mam. Śmieć jest równie gorzka jak samotne życie, bardzo szybko sobie. Zażółwia, napój dodatki. Morda, nie ma tam jakiegoś spechna, że nie mamy albo coś? Byłbym wdzięczny za takowy. Że ją właśnie ominąłem. Tu gdzieś powinno być. Jesus. Nieźle się wyminąłem z tą kapliczką. Dobra, zobaczmy co daje ta łezka. Łza żółwia po użyciu tykwy przywraca umiarkowaną ilość many, gdy postać jest w pełni sił. Szczerze, nie takie złe. Dobra, to jest pod krok chmury, tylko z tego obrania zamiast tego mogę to wziąć. Okej, to ogólnie jest naprawdę fajne. W sensie fajne do skobienia, zakładając, że na przykład miałbym mało many, ale dużo użyć tykwy i miałbym gdzieś na przykład ducha, który byłby w stanie mi odnowić całą tykwę. Bo
na przykład, nie wiem. Miałbym ducha, czy po prostu sporo takich pomieszkowników. To jest też dobra rzecz. O, czołem. Zasadę, bo chcesz, żeby mamy oczywiście. And cave to shelter us from the wind. If I fall sick from cold, boy, the blade falls square on you. Easy are you. Where the path narrows, danger lurks. No co ty nie powiesz? Hey, are you serious? Serio? Tu jest kapliczka zaraz obok? Wow. Jeszcze w ogóle w swoim miejscu stanę. Wow. To jest twoja umiarkowana ilość many? Dobra, czuję, że lepszy chryt niż nic, no ale... Chill. Oh, come on, nie chciałem tego przerywać. Tak, co, ja rozumiem, że... trzeba być umiarkowana ilość many, ale ta umiarkowana ilość many dawana mi przez grę jest trochę mała. You're a good one. Wretched being! You fought me! And you die! Proszę, kolejny pomniejszy ogłanie. Wilk strażnik. Serce wilka kiedyś dobre było, lecz zwiedzione pragnieniami się spaliło. Droga powrotu kiedyś łatwa do znalezienia, lecz los przypieczętowany słowami kłamienia. Okej. Okay. Pytanie, czy miało być słowami kamienia, czy te kłamienia to jest oczywiście słowo. Nice, bez medytacji. To było fajne. Darmowa iskierka. To akurat zawsze na plus. Tutaj jakiś buffik. Cześćko, mana, wytrzymałość. Formuła i 3 wzmocnione granulki po skrzynieniu Degrysa. To mi się podoba. Czekajcie, na te moje aktualne granulki jestem w stanie przerobić na te wzmocnione. Byłoby to bardzo miłe, ale zakładam, że tak trochę na rzęście tej głowy. Okej, to poszło gładko. Waham się ciągle, czy to zakończyć, czy jeszcze ciągnąć, nie? Rozum surówki godziny 3, ale no na punk wytnę większość, jak nie wszystkie walki z tym Tygrysem, więc trochę czasu przeoszczędzę.
Uj, proszę, kolejna jak szadu. To się nazywa perfekcyjne wykorzystanie. Dobre wykorzystanie. Young one, did you ever hear the story of Yellowbrow? He used to be a measly altar boy to Maitreya in the East. Stole his master's vessel to gain great power in the mortal realm. When we journeyed to... Ha! Don't cut me off while I'm speaking! To gadaj! Ej, no chciałem tego wysłuchać do końca. No myślałem, że coś to myślałem, że coś powiesz dalej. I need a rest. That pavilion looks like a good place. Że ten? O! Oi, kid, you look suspicious. What kind of Yaogwai are you? Shh, I'm looking at that Buddha over there. See his belly button? It's so big. Me and you, we look way smaller. Buddha? Where is it? You see no Buddha because you think no Buddha. No thought, no sight. I, the sacred gourmand, saw enough Buddhas before you were born. Foolish brat. You didn't see that coming, did you? True hearts find their path, and the Buddha is on that path. Why not worship around with true hearts, for Buddhas may light your path? Worship my hoof! Visit temples, kneel to figures, tell no black from white. That's my master. I am fed up with all these skin-deep rites. No true heart, the path is sealed. With true heart, it's revealed. To nie jest ten sam dzieciak, który na nas napuścił w smokach? Chyba tak. Nie powiem, jestem trochę nieufny względem tego. Kogoś, nie wiem czy to jest Yaogwai, czy to jest faktycznie jakaś osoba. Może jakieś inne bóstwo. No, this won't do. I can't help you before you have that in you. Onward now. No, this won't do. I can't help you before you have that in you. Okay. No, to myślę, to jest myślę w miarę okej, moment zakończenia. Więc dobra, w kolejnym odcinku ruszymy gdzieś dalej, może gdzieś dalej tu, może się cofniemy od kapliczki, pójdziemy w drugą stronę. I kto wie, dokąd nas to zaprowadzi. Ode mnie póki co to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Black Myth Wukong. Cześć!